Cześć, z tej strony Nikodem Mosnowski, a to jest Nafidowanie Popkulturą i... Wiesz co, może przerwijmy na chwilę, bo trochę zgłodniałem. No, może nie aż tak bardzo. W tym krótkim wstępie, który dosyć dobrze zarysował nam to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiali, chciałbym ponownie się przedstawić. Ja jestem Nikodem Mosnowski, a to jest Nafidowani Popkulturą. Dzisiaj będziemy rozmawiali o horrorze, o grze horror, która jest najlepszą grą, w którą wy jeszcze nie graliście. No chyba, że jesteście takimi fanami tej niszy jak ja i zagłębiacie się również w gry indie. A tę grę naprawdę warto poznać, zwłaszcza, że to jest nasza rodzima produkcja. Gra nazywa się Darkwood i powiem wam, no, to jest swego rodzaju przygoda, bo rzeczy, które tam zobaczymy i to, czego tam tak naprawdę doświadczymy, no to jest już jazda bez trzymanki. Zacznę od fabuły, bo to myślę, że w głównej części będzie was interesować. W tej części nie będzie spoilerów, w tej części odcinka nie będzie spoilerów, bo po prostu skupię się na prologu i na wydarzeniach sprzed prologu. Mianowicie, sytuacja w grze wygląda następująco. Mamy pewną plagę, która pustoszy okolice nieznanego lasu gdzieś w Polsce. No i mamy ten tytułowy las, ten Darkwood cały, który zamyka mieszkańców okolicznych wiosek i rozrasta się, zamykając coraz to większe tereny i w ten sposób więżąc ludzi w środku. Naszym bohaterem na początku będzie doktor. To znaczy, on jest takim fejkowym bohaterem, takie fake taxi nam robi, bo on tylko na początku będzie udawał naszego bohatera. Dowiemy się od niego, że cokolwiek jest na zewnątrz, nie jest zbyt bezpieczne. Szczególnie w nocy. Widzimy, że ma on zabarykadowane okna, a jego pies na zewnątrz ledwo dycha. No, dosyć to jest, powiedziałbym, radosne rozpoczęcie naszej podróży. Tak czy siak mamy wtedy wybór, chociaż ta gra daje nam wybory, jednocześnie nam o tym nie mówiąc. O tym wspomnę jeszcze trochę później, ale tutaj mamy wybór albo dobić naszego psa, albo go zostawić, co będzie miało niewielkie konsekwencje w przyszłości. Tak czy siak. Jako doktor wyruszamy w podróż w poszukiwaniu benzyny do generatora, który utrzymuje prąd w naszym mieszkaniu. Jak się później okaże, to prąd jest dosyć istotnym elementem rozgrywki, bo będziemy musieli go utrzymywać przez całą długość gry. No i będziemy musieli dbać o tą naszą kryjówkę. Tak czy siak. Doktor wyrusza w poszukiwaniu benzyny, ale zamiast benzyny spotyka coś innego, a właściwie to kogoś innego. Mianowicie postać, do której będziemy się zwracali jako nieznajomy. No i to jest faktycznie protagonista gry. To jest faktycznie postać, którą będziemy grali, której losy będziemy śledzili przez całą produkcję. No i on posiada taki klucz. Z tego, co się dowiadujemy od doktora, to jest to klucz, który jest w stanie otworzyć tunel prowadzący do wyjścia z lasu. No więc jako doktor kradniemy ten klucz od nieznajomego. No i tutaj niespodzianka, bo nagle role się zamieniają i my gramy jako ten nieznajomy. No i okazuje się, że ten doktor, którym graliśmy, to nie jest tak do końca dobry człowiek. No i nie do końca jesteśmy bezpieczni w jego domu. Jesteśmy świadkami tam wielu dziwnych zdarzeń, jakieś tam szumy z radia, które mówią jakieś złowieszcze rzeczy, czy podają nam kod do drzwi z jakiegoś powodu, nie wiem czemu. Radio stwierdziło, że zasługujemy na kod do drzwi. Tak czy siak.
całe nasze spotkanie z doktorem w prologu kończy się tym, że nasza postać zostaje znokautowana. No i ostatnie, co widzimy, to jest taka osoba w takim kombinezonie, jak gdyby takim postapokaliptycznym. Tak. No ale to chyba nie do końca szczelny jest ten kostium, ponieważ widzimy, że ta osoba jest taka chora. I też na tym kombinezonie widzimy jakieś tam grzyby. No, to jest dziwne, zdaję sobie z tego sprawę, no ale jeśli chcecie zagrać w Darkwood i chcecie doświadczyć tej przygody, no to już do tego musicie się przyzwyczaić. Tak czy siak, nasza postać budzi się w swojej chatce. No i to będzie nasza kryjówka na początku gry. Ona jest w ogóle nie ubarykadowana. No, może jedno, dwa okna będą. To zależy, bo gra jest kompletnie generowana losowo. I mimo tego, że odwiedzimy te same lokacje, jako każdy gracz zobaczy to samo, tylko te lokacje będą w innych miejscach na mapie porozstawiane. Tak samo ta kryjówka będzie trochę się różniła. Układ pomieszczeń może być trochę inny. Przynajmniej tak mi się wydaje, jeśli chodzi o ten układ pomieszczeń. Bo grałem dwa razy i trochę inaczej to wyglądało, ale może to też zależy od perspektywy, to znaczy, że możemy patrzeć z innej strony na tą chatkę i jakoś tak mogło mi się wydawać. Nie jestem pewien, nie mogę wam obiecać, że tak jest, ale na pewno mapa jest generowana losowo, my znajdujemy się w losowych miejscach, te lokacje, które odwiedzamy, również są losowe, więc to nie jest tak, że sobie zapamiętacie tę grę i możecie sobie przejść. No i tak naprawdę tutaj kończy się prolog i tutaj zakończę rozmowę o fabule, żeby nie spoilerować tego, co się będzie działo. Skoro już fabułę mamy ze sobą, no to możemy przejść do mechaniki gry, czyli głównego trzonu rozgrywki. Trochę to logiczne, ale powiedziałem to i to zostanie na tym filmie. Tak czy siak. Rozgrywka w Darkwood nie jest przyjazna graczowi. To znaczy, naprawdę, ona zrobi wszystko, żebyś ty się źle bawił. Albo bawiła. Rzut z góry nie zwiastuje niczego strasznego, ale ta gra nałoży na ciebie taki stres i taką presję wokół tego, co się będzie działo, że uwierz mi, będziesz się bał, będziesz się bała. Tak czy siak. Nasze pole widzenia jest w formie takiego stożka i działa to na zasadzie takie jak nasze pole widzenia. To znaczy, to co ja teraz widzę kamerę, wy teraz widzicie mnie. I wy nie jesteście w stanie stwierdzić, co jest za wami, ja nie jestem w stanie stwierdzić, co jest za mną. To znaczy, ja się domyślam, że jest tam ściana i w Darkwood faktycznie pokaże mi się, że to jest ściana. Ale jeśli na przykład ktoś by się za mną skradał, no to ja nie jestem w stanie tego wiedzieć i tego już mi nie pokaże moje pole widzenia. Musiałbym się odwrócić, żeby zobaczyć to, co się dzieje. To znaczy tak, jeśli jest jakieś mieszkanie czy coś, co raczej zdajemy sobie sprawę, że pozycji nie zmieni, no to będziemy widzieli to dalej, mimo tego, że nasze pole widzenia jest tylko przed nami. Ale jeśli będzie tam przeciwnik, czy to będzie jakiś wściekły pies, czy to będzie jedno z tych monstrów, które chodzi po tym lesie, czy tych kultystów, no to my już tego nie zobaczymy. I tu jest ten urok Darkwood, ponieważ gra robi dużo roboty dźwiękiem. Chciałem powiedzieć gra dźwiękiem, ale to się słabo by brzmiało. Gra robi robotę dźwiękiem. Z tego powodu, że dosłownie wy będziecie myśleli, że coś za wami chodzi 24 na dobę i nie odpuszcza na sekundę. Ta gra wytworzy w was paranoję. Będziecie się odwracali, rozglądali, zaglądali w każdy zakamarek i to nie dlatego, że będziecie ciekawi, tylko dlatego, że będziecie się bali, że coś może z tego zakamarka wyskoczyć. Gra nie zawiera jumpscare'ów. Jest jeden moment, który można by uznać za jumpscare, no ale to są po prostu takie głośne pukanie do drzwi. Tak jak mówię, gra dźwiękiem. Co jeszcze warto wspomnieć o mechanice? Mechanika walki. Mechanika walki jest tragiczna, ale to jest piękne.
Nie zrozumcie mnie źle, bo ja wiem, jak to brzmi. To ja teraz mówię o tej grze, jakby to była najbardziej niegrywalna gra, w jaką zagracie. Ale to jest właśnie urok tej gry. Ta gra jest trudna i ona tego nie ukrywa przed wami, ani przed samą sobą. Ta gra robi wszystko, żeby wam było gorzej, żeby wam było trudniej. I to jest właśnie fajne w tej grze. Jeśli chodzi o mechanikę walki, no to polega ona na tym, że prawym przyciskiem myszy przytrzymujemy, żeby się zamachnąć, no a lewym dokonujemy tego zamachu. To znaczy prawym przytrzymujemy, postać podnosi rękę, lewym uderza. Proste. Tylko że w sytuacji, kiedy gonicie trzech kultystów plus dwa wilki, no to zamachnięcie się i uderzenie jest trochę wolne. Zwłaszcza, że nasza postać to chodzący papierek i rozsypie się od dosłownie złego podmuchu wiatru. Tak czy siak, no to jest właśnie piękno tej gry. Jeśli jak słuchacie tego i sobie myślicie, Jezus Maria, co to za gra, no to już wam od razu mówię, że to nie jest gra dla was, bo to nie jest gra dla wszystkich, ale dla tych kilku masochistów, którzy lubią dostawać w pierdziel, no to myślę, że będzie super. Okej, a więc omówiliśmy już takie główne części mechaniki, a więc przejdźmy do takiego podziału Darkwood na noc i dzień. Zaczniemy od dnia, gdyż w ciągu dnia to głównie będziemy poznawać fabułę, poznawać nowe postacie, nowe lokacje, no ogółem zwiedzać. Jak to się mówi, nie spać, zwiedzać. Wszyscy wiedzą. Tak czy siak. Koniec końców, dojdzie do momentu, w którym zobaczymy, że się zacznie ściemniać. I szczerze wam powiem tak. Ta gra nie mówi wprost, co się będzie działo w nocy. Ale wy naprawdę nie będziecie chcieli tego sprawdzić. Klimat tej gry tak was zaszczuje, że jak tylko zacznie zmieszkać? Tak to się mówi? Nie wiem. Wytnie się jakby co. Jak tylko zacznie się robić ciemno, to będziecie biegli do swojej chatki jak najszybciej możecie. Tak czy siak, rozgrywka nocą wydawałaby się może mniej skomplikowana, gdyż zostajemy w jednym miejscu, czyli w naszym schronieniu. I tam będą się działy różne wydarzenia, zależnie od nocy, a niektóre noce nie przyniosą nam żadnych wydarzeń. Z ciekawszych takich rzeczy, które możecie napotkać w nocy, to jest pukanie do drzwi, ale nikogo nie ma za drzwiami. Działa na wyobraźnię. Jest jeszcze takie coś, że wasze meble w domu się zaczną przesuwać. Takie jakby nawiedzenie duchów nastąpi. Jakieś zjawy się pojawią w różnych pokojach i tego typu rzeczy. I im dłużej będziecie grali, tym bardziej szkodliwe dla was będą te noce. Ponieważ na początku to będą takie typowo straszaki, później zacznie wam coś wchodzić do tego domu. No a w drugim akcie gry to się zaczyna. Nie chcę wam zdradzać co, ale jest mocno. Wspomniałem wcześniej, że Darkwood nie jest grą dla wszystkich. Co miałem na myśli? No to, że gra nie jest zbyt przyjazna. O czym zresztą wspominałem. Na przykład nie widzimy, gdzie nasza postać jest na mapie, chyba że zbliży się do jakiejś lokacji ważnej. To znaczy, jeśli podejdziecie na przykład do farmy świń, no to gra zaznaczy wam na mapie czerwonym markerem, tak, jesteście teraz na farmie dla świń. I wtedy możecie się rozeznać jako tako w mapie, ale jeśli wyjdziecie już poza tę farmę i będziecie tak pośrodku niczego, no to już nie będziecie wiedzieli kompletnie, gdzie jesteście. Jedyne, co wam może podpowiedzieć, to, że na przykład zapamiętacie, przed chwilą wychodziłem z farmy świń, poszedłem na lewo. No, jako gracze przyzwyczajeni już teraz do tego, że gra nam pokazuje wielkim znacznikiem, tutaj jesteś i masz iść tutaj, no to gra Darkwood może być naprawdę, naprawdę nieintuicyjna dla większości, a to może być też frustrujące. Więc no, to nie jest gra do relaksu. W niej naprawdę będzie trzeba pomyśleć, co się robi. Będziecie się spinać, będziecie w stresie. Nie będziecie mieli essy.
będzie tragedia. No jak pewnie zgadujecie, no to właśnie o to chodzi w horrorach, bo raczej nikt nie siedzi o tak sobie i gra sobie w jakąś Amnezję czy Residenta. Chociaż no nie wiem, no niektórzy może i tak. No ale w Darkwood to nie będzie takie proste, bo Darkwood samym poziomem trudności będzie wymuszało na was to, żeby skupić się na grze i wczuć się w klimat. Dla mnie to jest strzał w dziesiątkę. Jeśli wam nie podoba się to, że będziecie umierali co chwilę, że będziecie musieli znowu odbudowywać progres, który przecież osiągnęliście, ale straciliście go ze względu na to, że zginęliście. No to... Tak jak mówię, to nie jest gra dla osób, które chcą po prostu się wyluzować i poznać jakąś mroczniejszą historię. To jest horror dla osób, które chcą się totalnie zanurzyć w świecie, który jest nieprzyjazny nie tylko dlatego, że tak mówi. Ten świat jest nieprzyjazny i wam to okazuje. No i jednym to będzie pasowało, innym nie będzie to pasowało. Jeśli nie jesteście pewni, to twórcy udostępnili wersję na Pirate Bayu. Tak, jest oryginalna wersja twórców, oni wstawili ją w formie protestu dla stron. No więc jest opcja zagrania w tę grę bez płacenia. Chociaż zachęcam do tego, żeby wspierać małe studio. Polskie studio zwłaszcza, wiecie, polski patriota, to trzeba wspierać. Jeśli gra wam się spodoba, to naprawdę warto, bo takie perełki to naprawdę bardzo rzadko powstają aktualnie. Uwaga, wchodzimy w część, która będzie zawierała spoilery. No i jeśli planujecie zagrać w Darkwood i nie zraziliście się moimi ostrzeżeniami i totalnym hejtem, który skierowałem na mechaniki tej gry, no to możecie w tym momencie przesunąć, pojawi się pewnie gdzieś tu, gdziekolwiek adnotacja do momentu w filmie, w którym to spoilery się zakończą. A więc uwaga, 3, 2, 1, uwaga, spoiler. W drugim akcie gry przechodzimy do Bagien. No i tutaj moim zdaniem gra traci trochę na jakości. Mianowicie poziom trudności z trudnego podskakuje jakieś 100 razy. I nagle okazuje się, że zwykły przeciwnik może nas zabić w pojedynkę. I eventy, które się dzieją podczas nocy, są zdecydowanie bardziej śmiercionośne niż wcześniej. No a do tego ginie najlepsza postać, czyli Trader, który witał nas co rano po nocy. No, tak więc jeśli chodzi o kwestię mechaniczną, to jest jeszcze trudniej niż było na początku, ale jeśli chodzi o kwestie fabularne, no to tutaj moim zdaniem zaczynają się jedne z ciekawszych wątków, no poza Chicken Lady, bo Chicken Lady to jest zupełnie inny wątek, który uwielbiam w tej grze, ale pojawia się wątek, który był wspomniany już na początku naszego odcinka, czyli grzybowej babci, słoni oraz kto to był? Wyleciał mi teraz z głowy, przepraszam. Nie będzie żadnego oraz. Nie czekajcie na oraz, chyba że mi się przypomni w trakcie. Tak czy siak, moim zdaniem tutaj już twórcy trochę pojechali po bandzie, jeśli chodzi o poziom trudności, przez co granie było totalnie nieprzyjemne. Tak jak w pierwszym akcie to było tak, że odczuwało się tą trudność, ale to było bardziej w formie sprawiedliwego wyzwania, które było rzucone graczowi. Tak totalnie czułem się niesprawiedliwie potraktowany w drugim akcie, gdzie ginąłem dosłownie co 5 sekund, nie mogłem wyjść ze swojej bazy, a eksploracja przez to zajmowała długie, długie minuty. No i przez to ten drugi akt, który w teorii jest krótszy od pierwszego, no to zajął mi dobre parę godzin. Nie wiem, gdyby nie to, że bardzo interesowało mnie zakończenie fabuły, to nie wiem, czy przeszedłbym tę grę. Naprawdę odrzuciła mnie mechanicznie w drugim akcie.
I uwaga, tutaj wracamy do strefy bezpiecznej, już nie będę się rozwodził o fabule i o spoilerach i tego typu rzeczach. Przejdźmy do podsumowania. A więc, jaka jest moja ostateczna opinia o grze? Ostateczna opinia jest taka, że to jest najlepsza gra horror, w którą jeszcze nie graliście. Mimo tego, że drugi akt trochę podupada, to fabuła strasznie, ale to strasznie rekompensuje tę drogę przez krew, pot i łzy. Naprawdę, jeśli nie jesteście przekonani, nie jesteście pewni, czy to jest gra dla mnie, czy nie dla mnie, spróbujcie. Tak jak mówię, na Pirate Bayu twórcy udostępnili to za darmo, można spróbować. Jeśli uważacie, że no nie odpadacie, w porządku, jestem w stanie to zrozumieć, bo gra naprawdę jest dla wybranych. A jeśli stwierdzacie, że tak, to jest gra dla mnie, to kupujcie to jak najszybciej. Z tej strony był Nikodem Osnowski, a to byli Nafidowani Popkulturą. Wylogowuję się. Na razie. Essa!